Kiedy zapadał ten nieludzki wyrok, o którym tu mówimy, jeden z sędziów Trybunału Konstytucyjnego, profesor Leon Kieres, wygłosił zdanie odrębne. I chciałabym przytoczyć kilka jego myśli zasadniczych, żeby pokazać raz jeszcze, że ten pseudo-wyrok tego pseudo-trybunału jest niezgodny z polską konstytucją. Bo konstytucja nie przewiduje prawa do życia. To jest prawo przyrodzone, naturalne, którego państwo ani nie może dać, ani nie może odebrać. Państwo w przeciwieństwie do prawo w przeciwieństwie do moralności czy religii nie powinno zobowiązywać do heroizmu i formułować wymagań przekraczających zwykłą miarę, to znaczy wymagań niemożliwych do spełnienia przez przeciętnego adresata tych przepisów. Konstytucja wymaga i docenia bohaterstwo jedynie w wymiarze publicznym, w warunkach wojny, nawet kosztem poświęcenia życia. Ale tutaj przecież nie chodzi o wojnę, bo w wymiarze prywatnym konstytucja polska zapewnia wolność sumienia, zapewnia wolność religii oraz prawo do decydowania o życiu osobistym. A rolą państwa jest pozostawienie decyzji osobom, których te decyzje bezpośrednio dotyczą. Osobom, które przez całe życie doświadczać będą skutków tych decyzji. A dziękując koleżankom i kolegom za solidarność, chcę jeszcze raz podkreślić, nie ma konfliktu między prawem europejskim a polską konstytucją. To jest konflikt, w którym po jednej stronie stoi prawo europejskie oraz polska konstytucja, a po drugiej stronie stoi polski rząd, który łamie prawo i łamie polską konstytucję. Dziękuję bardzo.